Panie rektorze, na początku czerwca ruszyła rekrutacja na Politechnikę Koszalińską. Jakie kierunki, jakie specjalności obejmuje w tym roku akademickim? Rekrutacja obejmuje właściwie te same kierunki, co w latach poprzednich. 26 kierunków studiów. No i są nowe specjalności utworzone w ramach tych kierunków studiów. Specjalności jest ponad 100. Nowe zostały utworzone na kierunku budownictwo, europeistyka, inżynieria materiałowa i inżynieria środowiska. Jak się przygotowuje takie nowe, czy to kierunki, czy specjalności kształcenia? Czy to jest wynik szukania na rynku tego, jakie są potrzeby? Czy zgłaszają to sami kandydaci na studia, czy też studenci? Czy też wreszcie to inicjatywa nauczycieli akademickich? No, można powiedzieć, że to jest zbieg wielu przyczyn. No, głównie badamy potrzeby rynku. Chodzi o to, żeby zachęcić młodzież do przychodzenia do nas na studia, ale jednocześnie też musimy znać swoje zasoby. Nie możemy tworzyć takiej specjalności, gdzie nie mamy kadry. Tak łącznie tutaj jeden i drugi czynnik odgrywa ważną rolę. No i jednocześnie też inicjatywa nauczycieli, którzy chcą się podjąć i przygotować program studiów, a więc opracować siatkę studiów, zakres materiału, no i przygotować się do prowadzenia tych zajęć. A najpopularniejsze kierunki jakie są? W ubiegłych latach największą popularnością to cieszyła się informatyka i również inne kierunki techniczne. Tutaj trzeba powiedzieć, że jednak dużym powodzeniem się cieszą. No jednak, chociaż również niektóre humanistyczne, na przykład pedagogika od lat cieszy się dużym powodzeniem i młodzież tutaj przychodzi. Również filologia angielska. Tu jest, można powiedzieć, w dużym zainteresowaniu młodzieży. Powiedzmy parę słów dla kandydatów na studia, jak ten system działa. To znaczy o tym, że są studia stacjonarne, niestacjonarne. Kto i jak może się kształcić na Politechnice? U nas praktycznie może się kształcić każdy. Są studia pierwszego stopnia, to są studia licencjackie lub inżynierskie. Studia drugiego stopnia, to są studia magisterskie i trzeciego stopnia, to studia doktoranckie. I teraz one są prowadzone w systemie stacjonarnym, czyli tak zwane popularne studia dzienne i studia w systemie niestacjonarnym, gdzie zajęcia są prowadzone w weekendy. Czyli jak kiedyś się mówiło zaoczne studia. Zaoczne. Czyli można przyjść na Politechnikę po to, żeby zrobić licencjat, a wyjść po kilku latach jako doktor. Teoretycznie tak. Przynajmniej może teoretycznie tak zrobić. Teoretycznie tak. Jaką ofertę pobytową dla studentów oferuje Politechnika? Politechnika Koszalińska ma bardzo dobre zaplecze, jeżeli chodzi o akademiki, więc bazę noclegową. I tutaj praktycznie każdy student, który zwróci się z podaniem o akademik, dostaje go. Również mamy tutaj dobrą ofertę stypendialną. Są to stypendia socjalne, stypendia za działalność naukową. To są tak zwane stypendia rektora. No i również na studiach doktoranckich to są stypendia ministerialne, tak zwane projakościowe, dla najlepszych doktorantów. Dużo się mówi teraz o tym, że uczelnie polskie otwierają się na studentów ze wschodu i zachodu Europy. Czy taką ofertę mamy? Mamy taką ofertę. Mamy studia w języku angielskim. To są studia na kierunku inżynieria materiałowa, studia pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia to są w języku angielskim na kierunku zarządzanie. Również studiują u nas studenci ze wschodu, a więc z Ukrainy, z Białorusi, głównie z kartą Polaka, ale również współpracujemy w dwóch programach europejskich, Socrates Erasmus oraz CEPUS, gdzie w ramach wymiany międzynarodowej studiują u nas praktycznie z całej Europy studenci, również Azji, bo mamy również sporo obywateli Turcji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówi o tym, że prędzej czy później większość uczelni będzie musiała wybrać, czy stawia na badania, czy stawia na kształcenie, albo przynajmniej to jakoś wobec siebie jakieś proporcje zachować. W jakim kierunku Pana zdaniem pójdzie Politechnika Koszalińska? No, my staramy się łączyć te dwie formy. No, jesteśmy powołani, żeby kształcić młodzież. Jesteśmy na Pomorzu Środkowym jedyną tak dużą uczelnią o tak szerokim spektrum nauczania. No ale jednocześnie uczelnia to duży ośrodek naukowo-badawczy. Mamy wysoko kwalifikowaną kadrę i w związku z tym również zdobywamy granty i prowadzimy badania naukowe, tak zwane podstawowe, ale również na potrzeby przemysłu, regionu.
uczelnia to środowisko akademickie, również studenckie. Nasze politechniczne słynie z aktywności, ale to także możliwość kontynuowania swoich pasji. Dużo jest takich możliwości? Mamy dużo kół zainteresowań, tu szczególnie studenci się udzielają, ale te koła prowadzą pracownicy, więc również swoje pasje tutaj realizują. Jednocześnie nasi pracownicy też w chwilach wolnych zajmują się i fotografiką, i wędkarstwem, i podróżami. Także oprócz nauki i dydaktyki, no, można również własne hobby rozwijać. Czy obowiązują na uczelni tak zwane limity przyjęć? Limity przyjęć, można powiedzieć, obowiązują i nie obowiązują. Jeżeli chodzi o studia stacjonarne, to mamy te limity ustalone przez nasz Senat, ale zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Z tym, że jeżeli zgłosi się więcej do nas kandydatów, to możemy je przekroczyć. A na studiach niestacjonarnych praktycznie nie ma limitów. Każdą ilość możemy przyjąć osób chętnych na studia. Powiedzmy, w jaki sposób można zostać studentem Politechniki Koszańskiej? Jak ten system rekrutacji działa? No przede wszystkim trzeba zdać maturę. To jest najważniejsze. Potem na naszej stronie internetowej zalogować się w systemie rekrutacyjnym, wypełnić formularz, no i poczekać na informacje o zakwalifikowaniu kandydata do dalszego postępowania i później przywozimy dokumenty i na tej podstawie są weryfikowane dane zgłoszone w formularzu, jest ogłaszana lista osób przyjętych na studia. Zmienimy temat. Od października 2016 roku w Szczecinku ma powstać Wydział Zamiejscowy Politechniki Koszańskiej, Wydział Technologii Drewna. Czy to jest inicjatywa biznesu, czy to jest inicjatywa uczelni, czy to jest połączenie? Można powiedzieć, że to jest połączenie różnych inicjatyw, ale głównie ta inicjatywa wyszła z regionu szczecineckiego, gdzie władze samorządowe i miejscowe przedsiębiorstwo Kronoszpan postanowiły podjąć starania, aby utworzyć taki wydział zamiejscowy. Oni to nazywają własną szkołę wyższą. I my po sprawdzeniu możliwości i ministerialnych, i naszych, doszliśmy do wniosku, że warto tę inicjatywę rozwijać. Czyli wychodzi na to, że absolwent Wydziału Zamiejscowego będzie miał niemal gwarantowaną pracę. Tak, gdyż będzie tutaj patronat firmy Kronoszpan, która w Szczecinku będzie zatrudniać absolwentów, ale również ma swoje firmy praktycznie na całym świecie i w tych firmach innych, ale własnych, też będzie proponować zatrudnienie. 20 czerwca po raz drugi odbędzie się bieg akademicki, akademicka piątka. To bieg, który ma integrować, ma uaktywniać, ale do kogo jest adresowany? Czy tylko dla środowiska akademickiego? Nie, on jest adresowany do wszystkich i można się rejestrować na stronie internetowej, aby wziąć udział w tym biegu i będzie nam bardzo miło, jeżeli tych osób będzie dużo, bo to popularyzuje uczelnię, a również zdrowy styl życia. Kiedy uczelnia przygotowuje się do planowania następnego roku akademickiego, do otwierania nowych kierunków, specjalności? Jak wygląda to w skali roku? Zbliżają się wakacje? To już planujemy co najmniej z rocznym wyprzedzeniem, jeżeli chodzi o nowe specjalności, a jeżeli chodzi o nowe kierunki, to jeszcze to jest dłuższy okres czasu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.